Po prostu wrócić do samego systemu emerytalnego i rozwiązać jego podstawowy problem, mianowicie to, że system emerytalny, jaki mamy, powoduje, że premiuje kobiety, które nie rodzą dzieci, za to obciąża podwójnie wręcz kobiety, które dzieci rodzą. I tutaj stawiamy kropkę do naszej dyskusji. Wrócimy tuż po informacjach dnia w skrócie. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Rząd chce stworzyć centralną bazę rachunków. Dzięki niej fiskus ma łatwiej wykrywać oszustwa podatkowe. Projektowi ustawy przyjrzał się Karol Tokarczyk. Obecnie przestępcy są w stanie ukrywać nieopodatkowane dochody na różnych rachunkach, nie tylko w bankach. Centralny rejestr miałby więc objąć m.in. właśnie rachunki w bankach, w skokach, rachunki papierów wartościowych, umowy ubezpieczenia z elementami inwestycyjnymi czy portfele online, na których gromadzone są jednostki walut wirtualnych. Wśród celów nowej regulacji jest usprawnienie działań kontroli skarbowej czy celnej, ale także większa kontrola administracji nad pozyskiwanymi informacjami. Przepisy mają też ułatwić lokalizację składników majątku oraz analizę zgromadzonych danych w celu typowania rachunków, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Przez świąteczny weekend chory mężczyzna leżał na podłodze w swoim mieszkaniu. Uratował go sąsiad. Do tego zdarzenia doszło w Herbach koło Lublińca. Szczegóły Łukasz Kałuża. Zaniepokojony mężczyzna powiadomił policję, że od 3 dni nie widział swojego sąsiada. Na miejsce od razu udała się policja. Okazało się, że mężczyzna z powodu stanu zdrowia nie jest w stanie otworzyć drzwi. Policjanci wybili szybę w drzwiach balkonowych i po wejściu do mieszkania zastali leżącego na podłodze mężczyznę. 65-latek poinformował, że 3 dni wcześniej poczuł gwałtowny ból w klatce piersiowej. Przewrócił się i nie był w stanie wezwać pomocy. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chorego do szpitala. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Tajwańskie Ministerstwo Obrony protestuje wobec ostatnich manewrów chińskiej marynarki wojennej. Pływające pod banderą Chin statki miały okrążyć wyspę, poruszając się na międzynarodowych wodach. Stosunki po obydwu stronach cieśniny tajwańskiej pogorszyła rozmowa telefoniczna amerykańskiego prezydenta elekta Donalda Trumpa z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. Władze w Pekinie krytycznie oceniły to posunięcie, grożąc pogorszeniem relacji z Waszyngtonem. W weekend na wodach położonych w pobliżu Tajwanu znalazła się flotylla statków, którym przewoził chiński lotniskowiec Liaoning. Pekin mówi o rutynowych manewrach. Ten krok został negatywnie odebrany przez władze w Tajpej. Tajwański minister obrony stwierdził dziś, że z dnia na dzień wzrasta zagrożenie ze strony wrogów Tajwanu, biorący udział w manewrach Liaoning. To pierwszy i jak dotąd jedyny chiński lotniskowiec. To jednostka, która powstała jeszcze w Związku Radzieckim, a po zakupie przez Chiny została rozbudowana i unowocześniona. W tym miesiącu doszło także do manewrów chińskiego lotnictwa nad akwenami mórz południowochińskiego i wschodniochińskiego. Obydwa obszary stanowią przedmiot sporów terytorialnych wielu państw, w tym Tajwanu i Japonii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 1:33. Wracamy do pulsu gospodarki. Błażej Prośniewski i jego goście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Bartosz Sawicki, Marek Siuda i Wojciech Warski, rozmawiamy o gospodarce. A drugą część naszego dzisiejszego spotkania chciałbym zacząć od rynku Forex, czyli miejsca, gdzie handluje się walutami. Forexem zajmuje się rzecznik finansowy. W jego biurze powstał zespół, który przygotowuje specjalny raport na temat nieprawidłowości na tym rynku. O Forexie krążą niemal legendy, że w ciągu kilku chwil można zarobić dziesiątki albo nawet 1000%, albo w ciągu chwili wszystko stracić. No i jak się okazuje, tych tracących jest ponoć znacznie więcej. Czy według panów rynek Forex jest, może być problemem, Marek Siudaj? O, obawiam się, że tak, tak. Tam, ja mam wrażenie, że nie znam statystyk dotyczących kasyn, ale wydaje mi się, że łatwiej jest wygrać w kasynie niż na Forexie. Były co do czasu takie informacje płynące z amerykańskiego SEC-u, który mówił, że bodajże 95% grających na Forexie traci, to znaczy no, praktycznie nam się nie da wygrać. To są jeszcze dwa elementy, które są związane z Forexem. Jedna rzecz to jest to, że on jest po prostu dosyć, no, bardzo trudny rynek, bardzo ryzykowny, na dodatek strasznie trudno jest tam wygrać z wielkimi. Ale druga rzecz jest taka, że w niektórych konstrukcjach tych platform umożliwiających handel po prostu klient de facto nie gra przeciwko rynkowi, tylko gra przeciwko firmie, więc to dodatkowy jest element, który utrudnia tam zarabianie.
Prawda jest taka, że to nie tylko polski zwyczaj, znaczy nie tylko polski pomysł. Z tego co wiem, chyba albo w Holandii, albo w Belgii już się przymierzają do zakazania, czy wręcz zakazano tego handlu na Forexie. Znaczy, oczywiście można uznać, że jak ktoś chce tracić pieniądze, to niech traci. W końcu do kasyna też można pójść i przegrać. Tylko pojawia się pytanie, czy tego typu działalność powinna być przeznaczona dla każdego, to znaczy, że każdy może wejść i z takiego kasyna skorzystać. Biorąc pod uwagę te wszystkie ustalenia unijne dotyczące tego, że produkt finansowy powinien być skierowany do klienta, jakby pod klienta powinien być przygotowany, że powinien wiedzieć, jakiego typu problemy się z tym wiążą, to sądzę, że niekoniecznie. To znaczy, dla mnie brak Forexu nie jest jakimś bardzo dużym problemem, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jest dużo firm, które na tym zarabiają z tego, że ją i dla nich to będzie kłopot. Bartosz Sawicki? No ja akurat reprezentuję jedną z takich firm, która również boryka się z tymi problemami, a te problemy w dużej mierze wynikają z tego, że istnieje cała grupa domów maklerskich w Polsce, które mają długą tradycję, tak jak TMS Brokers, który został założony już pod koniec lat 90. I które bardzo mocno akcentują potrzeby edukacji klientów, wsparcia analitycznego i mają tutaj bardzo duże sukcesy. Natomiast jest grupa zagranicznych firm, które nie są nadzorowane przez KNF, tak jak instytucja, którą reprezentuję i kilka innych polskich instytucji, i te firmy po prostu mogą sobie pozwolić na bardzo agresywny marketing, na wmawianie ludziom, że mogą osiągnąć ponadprzeciętne zyski. Istnieje na fali pewnie trochę popularności coachingu bardzo duża liczba osób, które uważają się za wspaniałych traderów, którzy są w stanie nauczyć innych za darmo, jak pomnażać. No i naiwnych nie brakuje niestety. Natomiast te firmy, które działają pod nadzorem KNF-u, są bardzo mocno monitorowane. KNF w tym roku wprowadził rekomendacje dotyczące zasad marketingu takich firm i one są bardzo ostre i to bardzo dobrze zresztą. Natomiast tutaj ten rzecznik finansowy tak naprawdę chyba powinien się zająć tą drugą częścią rynku, czyli tą częścią rynku, która działa z zagranicy, gdzie tak naprawdę nie wiemy, kto jest podmiotem, któremu powierzamy pieniądze. Są wręcz legendarne doniesienia o tym, że w Warszawie są wielkie biura, gdzie pracuje kilkaset osób w call center, które dzwonią do przypadkowych ludzi, oferując im pewne zyski, debiuty spółek na zagranicznych giełdach, które przyniosą im gigantyczną stopę zwrotu i gdzie systemy prowizyjne dla tych pracowników są sprzeczne z jakimkolwiek prawem unijnym. No i tak naprawdę to jest coś, czemu powinniśmy się przyjrzeć. Natomiast rynek Forex to tak naprawdę jest rynek pozagiełdowy, który oferuje również dostęp do rynków zagranicznych, więc i szerokiego spektrum chociażby surowców, więc tak naprawdę jest to rynek, który pewnie powinien stanowić jakiś tam odsetek portfela każdego, kto inwestuje. Część środków może być faktycznie w ten sposób inwestowana bez szkody dla całego portfela, natomiast wiara w to, że to jest miejsce, gdzie możemy bardzo szybko się wzbogacić, jest pewnie złudna, ale to jest wykorzystywane właśnie przede wszystkim przez firmy zagraniczne z nieokreślonym kapitałem, które łamią prawo nie tylko polskie, ale również prawo unijne. Natomiast trochę inaczej wygląda sytuacja z tymi brokerami, którzy są nadzorowani przez KNF i oni również są w pewnym sensie ofiarą tych oszustów, którzy działają wbrew regulacjom. Wojciech Warski? Nie widzę jakiejś prostej metody ograniczenia dostępu właśnie z tych brokerów zagranicznych. Ja patrzę na to z takiego trochę bardziej gospodarczego punktu widzenia i sobie zadaję pytanie, czy to w ogóle jest w gospodarce, czy w ogóle firmom realnie do czegoś potrzebne, albo inaczej, co się stanie, jak tego nie będzie. I twierdzę, że nic nie stanie. Co najwyżej ryzyko właśnie poniesienia gwałtownych strat, tak samo jak szansa na uzyskanie jakichś nadzwyczajnych zysków, po prostu zniknie.
Czyli to wracamy do tego dylematu kasyna. No jeżeli na poziomie już nie Kowalskiego, tylko na poziomie firmy chcemy bawić się w ruletkę, no to okej, no ale są na to lepsze metody. Według mnie, patrzę tutaj bardzo konserwatywnie, jest to, ten rynek generuje nieproporcjonalnie dużo zagrożeń w stosunku do jakichś, no powiedzmy sobie, iluzorycznych zysków. No jest tutaj, powiedzmy sobie, rynek surowcowy, no można rozważać, okej, no ma tam jakiś, powiedzmy sobie, sens. Natomiast no w takim obecnej, wręcz użyję takiego słowa, wyuzdanej postaci, jest to po prostu narzędzie spekulacyjne i w tym kontekście powiedziałbym, że nie płakałbym, jakby po prostu zniknął. Tu może dodam jeszcze jedną rzecz, że wbrew pozorom być może jest szansa na ograniczenie na dostępu do tych zagranicznych firm, mianowicie obecnie mamy taką ustawę w Sejmie dotyczącą hazardu internetowego. I tam jest między innymi możliwość blokowania stron tych firm, które dostarczają ten hazard, możliwość blokowania przelewów na konta tych, które dostarczają hazard. Myślę, że tutaj z punktu widzenia, tutaj się akurat zgadzam, że być może po części byśmy trochę wyleli dziecko z kąpielą, jakby blokując całkowicie, bo nie da się ukryć, że, znaczy firmom na pewno nikt tego nie zabroni. Firmy mają dostęp do Forexu przez banki i tutaj się nic nie zmieni. Chodzi raczej o ochronę zwykłych klientów, którzy po prostu uważają, że da się rzeczywiście zrobić niebotyczne pieniądze. I myślę, że tutaj jakby pierwszym krokiem powinno być rzeczywiście zablokowanie tych firm zagranicznych, które tak działają, jak tutaj pan opisywał. A później niestety trzeba by jeszcze sprawdzić, czy tak polskie również dostarczają jakieś przyzwoitą szansę na przyzwoite zyski, czy jednak te 95% nadal obowiązuje. Panowie, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu, który będzie poniekąd powiązany z tym, o czym rozmawialiśmy do tej pory, bo to Ministerstwo Finansów chce stworzyć centralną bazę rachunków. Baza w założeniach ma ułatwić szukanie majątku pochodzącego z przestępstw. No i tutaj może dodajmy, że obecnie jest grubo ponad 2000 instytucji, które w różny sposób przechowują nasze pieniądze i aby dziś odpowiednie służby otrzymały dostęp do tych rachunków, to muszą po kolei występować o różnego rodzaju zgody, co powoduje, że to jest proces bardzo długotrwały. Czy według panów taka centralna baza będzie skutecznym narzędziem do tego, aby walczyć z tymi nieuczciwymi przedsiębiorcami, nieuczciwymi postawami na rynku? Wojciech Warski. To zależy. Jeżeli rozpatrujemy to abstrakcyjnie jako, czy idealistycznie, jako bazę, do której rzeczywiście dostęp będzie bardzo chroniony, że do którego będą narzędzia analityczne, które pozwolą, a których w tej chwili nie ma, zaznaczmy, które pozwolą w sposób sprawny korelować różnego rodzaju zdarzenia finansowe. Czyli krótko mówiąc, jeżeli to będzie narzędzie z punktu widzenia działalności gospodarczej de facto przeźroczyste dla firm uczciwych, a tworzące zagrożenie dla firm, które robią jakieś tam przekręty, no nie tylko VAT-owskie, to można powiedzieć, że jest to rozwiązanie neutralne. No jeżeli państwo chce wdrożyć to takie narzędzie i uważa, czy ma przesłanki do tego, że ono będzie skuteczne, to niech je wdraża. Problem natomiast zaczyna się dla mnie w tym momencie, kiedy mówimy o różnego rodzaju zabezpieczeniach i możliwościach nadużycia tego systemu. Tego elementu w ogóle nie ma w dyskusji. Pojawia się tylko właśnie ten wątek ideologiczny, który przed chwileczką taki opisałem, scharakteryzowałem. I z tym wątkiem ideologicznym no, trudno dyskutować, no bo nie można powiedzieć, że jesteśmy przeciwko, prawda, ściganiu firm nieuczciwych. No oczywiście, że nie. Tyle tylko, że właśnie z tego mogą powstać zagrożenia, których ci ideolodzy tego rozwiązania na razie sobie po prostu nie zdają sprawy i co więcej, nie zdając sobie sprawy, prawdopodobnie nie projektują również środków zaradczych. Więc dlatego podchodzę do tego z wielką rezerwą, ponieważ ogromnie obawiam się z nieplanowanych skutków wtórnych. Choć jak zaznacza Ministerstwo Finansów w swoim komunikacie, ten rejestr nie będzie służył gromadzeniu informacji o dokonywanych transakcjach czy wysokości środków zgromadzonych na rachunkach, tylko będzie zbierał informacje o samych właścicielach i istnieniu takich warunków, jeśli chciałby jakiś organ wnioskować o dostęp do tych
pozostałych szczegółów, no to będzie procedura ta standardowa, która jest obecnie. Natomiast mnie zastanawia, czy to rozwiązanie w dzisiejszych czasach może się okazać skutecznym narzędziem. Przecież jeżeli ktoś chce ukryć, mówiąc eufemistycznie, swoje pieniądze, to po prostu ukryje je na kontach zagranicznych, a nie w Polsce, a tutaj już polskie organy ścigania pewnie nie będą miały tak łatwo, Bartosz Sawicki. No z drugiej strony istnieje również słynna instytucja słupa, prawda, który w takim rejestrze byłaby jakaś osoba fizyczna, właścicielem konta, nie znając, no tak naprawdę, żeby śledzić przestępstwa i zapobiegać praniu pieniędzy, czy też walczyć z praniem pieniędzy, musimy analizować transakcje, a nie określać beneficjentów poszczególnych rachunków, więc to może być tylko taki pierwszy krok w kierunku tego, żeby faktycznie dojść po nitce do kłębka. Z drugiej strony może to w pewien sposób pomóc z pewnym problemem, który jest w Polsce, mianowicie ze ściągalnością złych długów. Ja akurat analizowałem to pod kątem włoskiej gospodarki, problemów włoskich banków. Natomiast jest również tak, że z jednej złotówki złego kredytu w Polsce udaje się odzyskiwać mniej niż 50%, więc taki rejestr, z którego również mogliby korzystać komornicy sądowi, no pewnie by trochę pomógł, natomiast na pewno nie rozwiązałby tego problemu, więc to pewnie jest, jak to często bywa, jakiś mały krok w dobrym kierunku, ale wokół którego powstaje trochę za dużo szumu i wiązanie z taką bazą nadziei, że rozwiąże ona problem oszustw podatkowych czy oszustw skarbowych, jest pewnie nadużyciem. Marek, tutaj? Ja przyznam, że ja trochę inaczej to patrzę. Pamiętam, jak kiedy w Belgii okazało się, że te takie przekręty, oszustwa na VAT-ie sięgnęły miliarda euro, natychmiast została powołana specjalna agencja do zwalczania tego typu działalności. Tymczasem w Polsce to sięga 50 miliardów i my tak naprawdę dalej, przepraszam, 50 miliardów złotych i my tak naprawdę dalej właściwie poruszamy się w sferze takiej po macku, dalej nie wiemy, co z tym zrobić, a to jest bardzo poważne konsekwencje. My tak naprawdę nie wiemy przez działalność tych państwa od VAT-u, nie wiemy, jaki jest eksport, nie wiemy, jaki jest import, nie wiemy, jak wygląda tak naprawdę wzrost PKB, bo to wszystko w tych dokumentach, które pokazuje oficjalny GUS, jest po prostu mnóstwo faktur, które są po prostu puste, więc ja przyznam, że raczej nie obawiałbym się tego, że coś zostanie niewykorzystane w złej wierze, bo na takiej zasadzie można właściwie każde rozwiązanie uznać, że to rozwiązanie jakby może zostać wykorzystane w złej wierze i właściwie każde rozwiązanie w ten sposób można obalić. Aczkolwiek bez wątpienia jest tak, że bez wiadomości dotyczących przepływów nie uzyskamy, też policja czy tam skarbówka nie uzyska dostatecznie dobrych środków, aby walczyć z tymi przestępstwami, więc tym bardziej sądzę, że nie ma się aż tutaj czego bać, bo to jest informacja o tym, kto jest właścicielem rachunku. Dostęp do rachunku to już pewnie jest kwestia prokuratury, sądu i tak dalej, to już jest drugi krok. To na pewno przyspieszy, bo nie trzeba się będzie wynajdywać tych rachunków, bo może się okazać, że ktoś ma jeszcze gdzieś jakiś rachunek, o którym nikt nie wiedział i tak dalej. Ale żeby to aż tak bardzo spowodowało taki kompletny nadzór nad majątkiem, to tego nie jestem pewien. Panowie, na koniec dzisiejszej audycji chciałbym poruszyć jeszcze jeden wątek, który kilka dni temu wywołał wielkie poruszenie. Otóż Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla agencji Reutera powiedział, że byłby skłonny poświęcić wyższy wzrost gospodarczy, aby pomóc biedniejszym Polakom. Większość ekonomistów złapało się wtedy za głowy, słysząc te słowa. Pytanie, czy słusznie, no bo być może faktycznie hasło PKB stało się dla nas takim magicznym zaklęciem, z którego nic nie wynika. No i być może warto, kiedy mówimy o transformacji naszej gospodarki na bardziej innowacyjną, bardziej sprawiedliwą, poświęcić ten chwilowy wzrost PKB po to, aby później zebrać lepsze owoce. Wojciech Warski. No cóż, no, obawiam się, że nie będę specjalnie oryginalny, pastwiąc się nad tym zdaniem pana prezesa Kaczyńskiego.
Tylko że zwracam uwagę, że dyskusja nad tym jednym prostym zdaniem jest raczej ma charakter ideologiczny czy filozoficzny wręcz, a nie gospodarczy. Bo to odzwierciedla pewną filozofię, która została scharakteryzowana takimi pobocznymi wypowiedziami typu, no, że nie można ciągle zaciskać pasa, że trzeba kiedyś sobie pożyć i tak dalej. To oczywiście są hasła populistyczne, które bardzo trafiają do Kowalskiego, który sobie różnych pytań dalszych już nie zadaje. I w oczywisty sposób te odpowiedź na tego typu kwestie są bardzo proste. No, oczywiście, że idea nie jest taka, żeby ciągle zaciskać pasa, bo nie mówimy o ciągłym zaciskaniu pasa, tak jakbyśmy byli na jakiejś tam krawędzi, tylko mówimy o tym, żeby nadmiernie nie rozluźniać tego pasa, żeby krótko mówiąc nie żyć na koszt nie tylko przyszłych pokoleń, bo to oczywiście bieżące pokolenie bardzo łatwo by zaakceptowało, bo w końcu po nas choćby potop, to jest taka filozofia bardzo dużej części społeczeństwa, niestety, ale również na koszt własnej przyszłości. Bo co z tego, że my sobie pożyjemy, prawda, teraz tutaj przez najbliższe 3, 4, 5 lat do następnych wyborów, albo może jeszcze i następnych, ale potem nastąpi nieuchronne tąpnięcie, które ekonomiści są w stanie prawie że udowodnić i przewidzieć. Oczywiście ono może być głębsze lub płytsze, bo są różne okoliczności, różne korelacje, ale ono musi nastąpić. W związku z tym tego typu populizm tak naprawdę jest ruchem czysto politycznym, jest wyrazem jakiejś wiary, która służy nie temu, żeby społeczeństwo było lepiej, tylko służy temu, żebyśmy dłużej utrzymali władzę. A społeczeństwo, no cóż, ciemny lud to kupi. Marek Siudaj? Szczerze mówiąc, trochę nie rozumiem w ogóle dyskusji nad tym słowem, nad tą wypowiedzią, bo po pierwsze to jest taka dyskusja z cyklu dyskutujemy o czymś, czego Kaczyński nie powiedział. Powiedział, że on się byłby w stanie zdecydować na chwilowe spowolnienie wzrostu gospodarczego, a nie na poświęcenie wzrostu gospodarczego, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja nie bardzo widzę, znaczy uważam, że ta dyskusja jest o tyle pozbawiona sensu, że nie widzę tutaj nic nowego. Wielokrotnie Morawiecki mówił o tym, że trzeba zmienić sposób podziału tego PKB. Po trzecie, chyba każdy, kto się w jakikolwiek sposób zna na makroekonomii, wie, że jeżeli chcemy zmienić sposób działania gospodarki, no to po prostu musimy odrobinę spowolnić, zanim pójdziemy w tym kierunku, w którym chcemy pójść. Dla mnie o wiele ważniejsze pytanie jest takie, czy później, jak już zmienimy ten kierunek tej gospodarki, będziemy szli szybciej. I to jest właściwie to, nad czym powinniśmy dyskutować. Prawda jest taka, że co do tego zaciskania pasa, o którym pan wspomniał, problem polega na tym, że to zaciskanie pasa było nieustanne, tylko że to dotyczyło osób zatrudnionych, głównie pracowników. No, wystarczy popatrzeć na dane pokazujące o tym, że jak bardzo spada udział płac w PKB od wielu, wielu lat, że płaca stanowiła coraz mniejszą część jakby właśnie produktu krajowego brutto. Wystarczy patrzeć na to, jak tracimy pracowników, no bo przecież tak naprawdę to, że jak będziemy płacili mało, to ci ludzie uciekną, tak? No, już są to widać, że uciekają od dłuższego czasu. Już się teraz pojawia potężny problem związany z tym, co dalej z pracownikami, skoro tak naprawdę straciliśmy 2 miliony pracowników. I jest tu kilka takich rzeczy, tylko ja po prostu mówię, mam wrażenie, że to jest taka kolejna dyskusja, kiedy ktoś coś usłyszał, źle zrozumiał i później będziemy się tak bawić w tego, czy on powiedział źle, czy dobrze. Pytanie brzmi, czy to, co Kaczyński z Morawieckim próbują zrobić, rzeczywiście zaskutkuje, czy nie? Tego nie wiem. Tu jest niestety na przykład zły przykład, polega na tym, że zmiany w płacach spowodowały, że w tej chwili tworzonych jest mniej przedsiębiorstw, przepraszam, mniej miejsc pracy wysokopłatnych. I to jest negatywna wiadomość. Ale z drugiej strony niestety nasz wzrost gospodarczy po prostu był oparty na niskich cenach towarów i niskich płacach. I w wielu firmach, gdzie teraz trzeba te płace podnieść z różnych powodów, jest potężny dramat, bo tak naprawdę ja tu mogę dać przykład firmy, która eksportowała dachówki do Wielkiej Brytanii, która utrzymywała taki parytet w stosunku cen ich, znaczy producentów tamtejszych do ich produkcji 40%. I ja przyznam, nie wiem dlaczego 40%. To znaczy nie wiem, czy gdyby to było 20%, to wtedy byłoby mniej sprzedawaliby, czy firma by padła, ale to pokazuje po prostu nastawienie. My w pewnym możemy oczywiście zostać takim zasobem siły roboczej topniejącej, no bo ci ludzie będą wypływać, być może uda nam się przyjąć Ukraińców, ale bez wątpienia wszyscy o tym mówią.
konieczna jest innowacyjna gospodarka, konieczne jest to, żebyśmy tworzyli rozwiązania, a po prostu nie da się przyciągnąć wysoko kwalifikowanych pracowników bez wysokich płac. To Bartosz Sawicki, później jeszcze Wojciech Warski. No jeżeli chodzi o innowacyjność gospodarki czy jej konkurencyjność, to tutaj są trzy główne obszary, które w badaniach Global Economic Forum są wyciągane na pierwszy plan. Są to restrykcyjne prawo pracy, są to zbyt duże obciążenia fiskalne i nieefektywna biurokracja. Ja natomiast nie widzę żadnych działań, które by odpowiedziały na którykolwiek z tych problemów. I co więcej, nie widzę też jakiejkolwiek spójności, bo rok temu, kiedy minister Morawiecki zaczął prezentować swoje plany, mówił o tym, że musimy wyjść z pułapki wolnego, średniego wzrostu gospodarczego i wyszliśmy, tylko że rozwijamy się teraz zdecydowanie szybciej. Z drugiej strony mamy promować inwestycje, a zwiększamy transfery socjalne, takie bezpośrednie. No, to są jakby sprzeczności. Teraz, kiedy gospodarka już spowolniła, słyszymy zdania, że jesteśmy w stanie zaakceptować trochę niższe tempo wzrostu. To jest takie reagowanie na coś, co już się stało. Teraz będzie tak, że w tym roku konsumpcja w 2017 spowolni, bo będzie wyższa inflacja, bo wzrosną stopy procentowe, bo zadziałają efekty bazy statystycznej związanych z uruchomieniem tych transferów socjalnych w ramach 500+. I znowu będzie, można powiedzieć, że inwestycje przyspieszają, dlatego że w roku 2016 po prostu ich nie było. No to jest takie trochę reagowanie na dane i mówienie tego i prezentowanie jakichś ideologicznych sformułowań w oparciu o statystykę rachunków narodowych. I tak naprawdę to nie za dużo wspólnego ma z jakimikolwiek długofalowymi planami rozwoju polskiej gospodarki. I Wojciech Warski. No, bardzo słuszna uwaga, że jest to opis tak naprawdę tego, co już się stało. Natomiast chcę zwrócić uwagę w odpowiedzi trochę na wypowiedź kolegi, że nie mówimy o tym, że czym innym jest kwestia wzrostu płac, a czym innym jest kwestia zmniejszenia tempa PKB. To mówiliśmy o dwóch różnych rzeczach. Nikt rozsądny nie dyskutuje z tym, że płace powinny w Polsce rosnąć i rosnąć prawdopodobnie szybciej niż rosły dotychczas. Natomiast też zaprzeczam informacji, jakoby udział płac w PKB systematycznie malał. To jest po prostu nie, to jest dezinformacja, więc sorry, ale w ten sposób daleko tej dyskusji nie zajedziemy. Jeden punkt bardzo istotny. Powiedział pan, że Morawiecki razem z Kaczyńskim, że prowadzą nas w określonym kierunku. No właśnie zaczynamy obserwować to, że premier Morawiecki ma pewną wizję i musi ją, de facto musi ją realizować w realiach tworzonych przez polityków wiedzionych przez prezesa Kaczyńskiego z tylnego niejako dowodzenia do tylnego siedzenia. I zaczynamy coraz bardziej obserwować to, że wizję i sposób prowadzenia gospodarki, którą chciałby zrealizować premier Morawiecki, jest dokładnie sprzeczny z tym, co robią politycy i z wypowiedziami pana prezesa Kaczyńskiego. Więc ja bym nie robił krzywdy ani prezesowi Kaczyńskiemu, który jedzie bardzo populistycznie i politycznie, i nie robiłbym też krzywdy panu Morawieckiemu, który chce pchnąć gospodarkę do przodu, bo to są dwie de facto różne, chociaż na siłę wtłoczone na jeden wóz wizje rozwoju Polski. I tutaj stawiamy kropkę, jeśli chodzi o dzisiejszy puls gospodarki. Bartosz Sawicki, TMS Brokers, Marek Siudaj, Gazeta Bankowa i Wojciech Warski, Business Center Club, byli gośćmi dzisiejszej audycji. Panowie, bardzo dziękuję. A zapis naszej dzisiejszej dyskusji znajdą państwo na naszej stronie gospodarka.polskieradio.pl. Bożej Prośniewski, dziękuję. Kłaniam się do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. I zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Polskie Radio 24.
Najnowsze informacje z Unii Europejskiej na antenie Polskiego Radia 24. Euroserwis od poniedziałku do piątku o godzinie 8.16. Autopromocja. Jest druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zawiesił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu Opal od nogi Nord Stream do czasu rozstrzygnięcia sporu. Przychylił się tym samym do wniosku PGNiG i polskich władz w tej sprawie. Nie wiadomo, kiedy Trybunał wyda ostateczne porozumienie. Bruksela pod koniec października wydała zgodę, która miała umożliwić od nowego roku Gazpromowi zwiększenie przesyłu gazu do Europy. PGNiG ostrzegło, że zwiększenie dominacji Gazpromu zagraża naszemu regionowi, może wpłynąć także na wyższe ceny gazu. Prezes PGNiG Piotr Woźniak wyjaśnia, co decyzja Trybunału Sprawiedliwości oznacza w praktyce. Do czasu zmiany tej decyzji Trybunału nie można wykorzystywać gazociągu Opal w celach, które wnioskował na prośbę Gazprom, Gazprom Eksport i Opal GmbH. Występował regulator niemiecki do Komisji Europejskiej. Piotr Woźniak powiedział, że są już reperkusje decyzji Trybunału Sprawiedliwości. W święta pokazały się pierwsze artykuły o tym, że Gazprom mimo wszystko zarezerwował 81% zdolności przesyłowych Opala do własnych celów. To naszym zdaniem jest nieprawda. Tym razem zwrócimy się już z bardzo jednoznaczną prośbą o wyjaśnienie przez regulatora, czy takie konsekwencje to miało. Natomiast reakcja strony rosyjskiej w tej sprawie jest jednoznaczna, znaczy przede wszystkim Gazpromu. Nie zechcieli się pogodzić z decyzją zawieszającą jednoznacznie wykonanie decyzji Komisji Europejskiej o uwolnieniu Opala na potrzeby Gazpromu wyłącznie. Przeciwko tej inwestycji w ostatnim czasie protestowali w Komisji Europejskiej również Ukraińcy. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych i premier Japonii spotkali się w Pearl Harbor na Hawajach. Barack Obama i Shinzo Abe upamiętnili ofiary ataku japońskiego lotnictwa na amerykańską bazę wojskową podczas II wojny światowej. Politycy złożyli wieńce i stali przez chwilę w milczeniu w miejscu pamięci ponad 2000 ofiar ataku z 7 grudnia 1941 roku, który był przyczyną przystąpienia Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej. Biały Dom podkreślił przed spotkaniem, że będzie ono dowodem pojednania obu krajów, które obecnie są bliskimi sojusznikami. Shinzo Abe jest pierwszym japońskim premierem, który odwiedził pomnik USS Arizona. Piotr K., przedstawiony niegdyś w mediach jako najmłodszy polski milioner w rękach policji. 24-letniego mężczyznę, dotychczas nieuchwytnego dla organów ścigania, zatrzymali na podstawie europejskiego nakazu aresztowania austriaccy funkcjonariusze. Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji powiedziała, że Piotra K. przez ponad rok szukali polscy policjanci i w końcu udało im się ustalić, że mężczyzna w okresie świątecznym będzie w Austrii. W wyniku działań operacyjnych ustalili miejsce pobytu 24-letniego Piotra K. Poszukiwany od ponad roku europejskim nakazem aresztowania mężczyzna został ujęty w sobotę na terenie Austrii. Tamtejsi policjanci zatrzymali 24-latka po informacji, jaką otrzymali od stołecznych funkcjonariuszy. Piotr K. jest podejrzewany o oszustwa w działalności gospodarczej, m.in. o wprowadzenie do obiegu leku bez stosownego zezwolenia. Mężczyzna był twarzą firmy, która sprzedawała różnego rodzaju preparaty, na przykład środki do wybielania zębów. Był zapraszany do popularnych programów śniadaniowych, gdzie określano go mianem najmłodszego polskiego milionera. Po tym jak zainteresowali się nim śledczy, Piotr K. przekonywał, że jest niewinny. Wielokrotnie publikował też w sieci oświadczenia i filmy, w których wyśmiewał policjantów, którzy nie potrafili ustalić miejsca jego pobytu. Mężczyzna ma zostać wkrótce przewieziony do Polski. W Rosji rozpoczęto odczytywanie wskazań pierwszej czarnej skrzynki z samolotu, który rozbił się w Morzu Czarnym. Badania rejestratora lotu prowadzone są w Centrum Badawczym Wojsk Powietrznych Ministerstwa Obrony w podmoskiewskim mieście Lubierce. Szczegóły Włodzimierz Pac. Minister transportu Rosji Maksim Sokołow powiedział, że zbadane zostaną wszelkie sprawy dotyczące katastrofy, w tym jakość paliwa. Powtórzył, że atak terrorystyczny nie jest rozpatrywany jako hipoteza priorytetowa. Według najnowszych spekulacji medialnych katastrofa mogła być spowodowana przez kilka czynników, w tym awarię silnika i błąd pilotów. Rosyjskie służby wciąż poszukują w Morzu Czarnym części rozbitej maszyny. Płetwonurkowie odnaleźli ogon samolotu. Tupolew rosyjskiego resortu obrony rozbił się w niedzielę rano, zaraz po starcie z lotniska Sochi Adler. Zginęły 92 osoby. W większości byli to artyści chóru wojskowego imienia Aleksandrowa, którzy lecieli na występy do Syrii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio.
Prorosyjscy separatyści zwolnili dwie Ukrainki, które przetrzymywali jako jeńców od kilku miesięcy. Twierdzą, że stało się to po rozmowach z Nadią Sawczenko. Kijów nie uznaje samodzielnych negocjacji byłej pilotki z separatystami. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jedna ze zwolnionych kobiet to pracownica sądu w Mariupolu, która została aresztowana przez separatystów podczas wizyty u matki. Druga z kobiet to ukraińska dziennikarka, która pracowała na terenach zajętych przez bojówkarzy. Separatyści oświadczyli, że zwolnienie to wynik rozmów szefów bojówkarzy z Nadią Sawczenko. Do takich rozmów doszło w pierwszej połowie grudnia w Mińsku. Sawczenko miała negocjować zwolnienie ukraińskich jeńców bez powiadomienia o tym ukraińskich władz. Wywołało to nad Dnieprem szereg negatywnych ocen. Mówiło się o tym, że była ukraińska lotniczka świadomie bądź nie działa na korzyść Rosji. Nadia Sawczenko została usunięta z partii Batki Wszczyna. Dzisiejsze zwolnienie jeńców, zdaniem ukraińskich władz, również nie jest efektem rozmów Nadii Sawczenko, a negocjacje na temat uwolnienia trwały od wiosny. Kijów kilka dni temu rozpoczął procedurę zwolnienia 15 przetrzymywanych przez siebie separatystów. Ma to być pierwszy krok do rozpoczęcia szerokiego procesu zwolnienia jeńców. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie. We wschodniej, centralnej części przelotne opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. I tam najzimniej minus 5, na wschodzie minus 2, 0 w centrum. Najcieplej plus 2 na krańcach północno-zachodnich i na wybrzeżu. Wiatr jeszcze dość silny, w górach i nad morzem porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po drugiej, teraz w Polskim Radiu 24, kluczowe chwile 2016 roku w polityce zagranicznej. Krzysztof Grzybowski i jego gości. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A w naszym studiu pan Krzysztof Rak, Nowa Konfederacja. Dzień dobry. Dodajmy, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, no i właśnie o tych stosunkach i o tym, jaki był ten rok 2016, jeżeli chodzi o relacje międzynarodowe, warto chyba porozmawiać. Kilka dni dzieli nas od końca roku, czy też od nowego roku. Pod jakimi znakami upłynął nam ten rok 2016, albo inaczej, co by można było wypisać takimi wielkimi zgłoskami, złotymi zgłoskami, gdybyśmy mieli opisać rok 2016 w polityce? No wybrałbym dwa wyrazy. Trump jako pierwszy, a drugi wyraz Brexit jako... Dwa bardzo krótkie wyrazy. Dwa krótkie wyrazy, ale no... Sam życzył pan sobie takich etykietek, to proszę bardzo. Pierwszy Trump... Dlaczego Trump? No to jest, wydaje się, oczywiste. Stany Zjednoczone są cały czas głównym, czy najsilniejszym mocarstwem globalnym. To znaczy, że Stany Zjednoczone w największy sposób spośród mocarstw mają wpływ na kształtowanie się porządku międzynarodowego i zmiana władzy w Białym Domu z tego względu powinna być dla nas, ekspertów, ale również i dla nas wszystkich, żyjących w tym systemie międzynarodowym najistotniejsza. Ona jest istotna również z tego powodu, że Donald Trump zapowiadał zmianę, znaczy można było powiedzieć nawet zapowiadał zmianę paradygmatyczną polityki, czyli nie taką prostą zmianę, tylko zmianę, w ogóle zmianę sposobu uprawiania polityki i to również polityki zewnętrznej, zagranicznej, jak i polityki wewnętrznej. Tak? Nawet no to... mówimy o pewnej rewolucji trumpowskiej, rewolucji, której Trump jest symbolem. Panie Krzysztofie, o jakiej rewolucji możemy mówić, skoro wiemy już, że jednym z doradców Donalda Trumpa do spraw polityki zagranicznej będzie Henry Kissinger? No, trudno Kissingera nazwać nową jakością. Zanim przejdziemy do Kissingera, bo to bardzo ważny wątek, to jednak bym się upierał, że to słowo rewolucja ma jakieś uzasadnienie. Ja mówiłem o rewolucji w kontekście polityki wewnętrznej. Niewątpliwie Trump jest przykładem czy świadectwem tego, że ta rządząca w większości krajów Zachodu elita, nazwijmy ją tak bardzo umownie i nieprecyzyjnie, liberalna, no może nie tyle traci władzę, bo my nie wiemy, kim tak naprawdę jest Trump. On jeszcze
nie rządzi, ale jest coraz większy sprzeciw społeczeństw zachodnich wobec rządów tej elity. I on ma bardzo proste, już kończę, uzasadnienie. A otóż takie, że to powojenne społeczeństwo zachodnie rozwijało się wedle takiego modelu, który można sprowadzić do tego, że to było społeczeństwo dobrobytu, które zapewniało coraz większy dobrobyt coraz większej liczbie jego członków. I otóż od 20-30 lat my widzimy, że to przyrzeczenie społeczeństwa dobrobytu jest coraz trudniejsze do zrealizowania. Kurczy się klasa średnia, powiększają się nierówności majątkowe. Krótko mówiąc, to społeczeństwo, które miało być społeczeństwem ludzi bogacących się i żyjących z coraz większym dobrobycie, zmienia się to, i to w taki sposób niekorzystny. Coraz więcej ludzi uważa się za biednych i coraz więcej ludzi właśnie przeciwko tej nierówności protestuje. Ten fenomen nierówności i postrzegania społecznego nierówności powoduje, że możemy mówić tutaj o pewnego rodzaju nastrojach rewolucyjnych. I mówię, jeśli idzie o to klasyczne społeczeństwo zachodnie. I wszystko by się zgadzało, gdyby nie jeden drobny szczegół, to znaczy sam Donald Trump, miliarder stojący na czele rewolucji odrzuconych, pokrzywdzonych i mających poczucie niesprawiedliwości, otaczający się doradcami czy też ludźmi, z których większość wywodzi się z największych amerykańskich koncernów, które od lat zarzuca im się to, że niczym takie pijawki obsiadły amerykański przemysł, amerykańską politykę. I stąd się biorą moje wątpliwości, o których już przed chwilą mówiłem. Ta wątpliwość polega na tym, że Trump, i to jest najbardziej chyba prawdopodobne, zachowa się jak rasowy polityk. Czyli będzie mówił co innego, a będzie robił co innego. Ale fakt jego wyboru świadczy o nastrojach społecznych. Ja nie mówiłem o fenomenie Trumpa, bo Trump jest tylko pewnym zjawiskiem, który jest efektem pewnych zjawisk społecznych. Ja chciałem zwrócić uwagę na te zjawiska społeczne, czyli na oligarchizację demokracji, na powiększające się nierówności majątkowe, bo nie tak miało być. Liberałowie, mówię szeroko rozumiani, obiecywali nam coś innego, a my dobrze wiemy, przynajmniej ci, którzy mają jakieś minimalne pojęcie o naukach społecznych, że przy ostrych nierównościach, i to wiemy od czasów Platona, że przy ostrych nierównościach społecznych nie może być wolności. I to jest ten problem, że te pogłębiające się nierówności są zagrożeniem dla demokracji jako takiej. I to, co ważne, społeczeństwa zaczynają odczuwać ów dyskomfort i owe zagrożenie. Jak będzie z Trumpem? Ja od razu mówię, nie wiem, bo oczywiście ma pan rację, że patrząc na jego najbliższe otoczenie, to są ludzie, którzy są, jakby tak się mówi, postaciami emblematycznymi dla tego liberalnego reżimu, które wedle społeczeństwa ma być ancien reżimem, czyli byłym reżimem, i które społeczeństwo amerykańskie chciałoby odsunąć od władzy. I rzeczywiście Kissinger nawet przez niektórych jest uważany za kwintesencję tego liberalnego zła. Kissinger jest realistą do kości, czyli takim politykiem, który w ogóle nie zwraca uwagi. Może nie tyle, że w ogóle, ale zwraca mniejszą uwagę na przykład na moralność w polityce, na wartości w polityce. No i teraz pytanie, na ile na przykład ta nominacja, ten wybór, jaki to jest sygnał dla takich krajów jak Polska? Raczej zły, a to dlatego, że
Ja polecam wszystkim, jak chcemy się zapoznać z poglądami Henry'ego Kissingera, to warto na przykład przeczytać jego Dyplomację. Jest to książka, wręcz podręcznik naukowy. Jest to taki wykład z historii dyplomacji. I polecam przeczytać to, co on pisze o Polsce. On dużo miejsca poświęca układowi powersalskiemu, czyli temu układowi, który pojawił się po zakończeniu I wojny światowej, i mówi wprost, że te kraje małe i średnie, które wówczas powstały, a więc i Polska, były źródłem kłopotów. On jest zwolennikiem myślenia czy logiki mocarstwowej. To największe państwa, kilka mocarstw głównych światowych, ma dogadać się pomiędzy sobą, a ci mali i średni najlepiej jakby siedzieli cicho, a jeszcze lepiej ci mali i średni, on tego nigdy nie powie, ale tak myśli, no bo to nie powie tak, bo to jest niepoprawne politycznie, ale mali i średni mocarstwom potrzebni są po to, żeby kompromisy zawierać właśnie ich kosztem. Dlatego wiele dobrego po Henrym Kissingerze bym się nie spodziewał, bo możemy łatwo sobie wyobrazić, co on będzie, znając jego poglądy, łatwo dosyć wyobrazić, co będzie doradzał Donaldowi Trumpowi, a dzisiaj też wiemy, że on nie został tym doradcą z przypadku, bo wielokrotnie nie tylko rozmawiał z Trumpem, ale wielokrotnie również i bardzo dobrze zna prezydenta Rosji Putina, tak więc no i takie być sygnały zadowolenia już się pojawiły. Tak. Sygnały zadowolenia płynące z Kremla oczywiście. Być może ta nominacja jest z punktu widzenia Kremla ważniejsza niż nominacja na sekretarza stanu. Bo na czym będzie ten układ, ten nowy porządek polegał? Wiele wskazuje na to, że no bo najważniejsze dla Waszyngtonu będzie ułożenie sobie relacji z dwoma głównymi partnerami, czyli z Moskwą i z Pekinem. Eksperci na przykład niemieccy, spodziewają się, że dojdzie w polityce amerykańskiej do zwrotu. Ten dotychczas polityka, czy może tak, do zakończenia zimnej wojny, polityka amerykańska, której autorem właśnie był Kissinger i Nixon, polegała na tym, że Waszyngton zbliżył się z Pekinem po to, żeby wyrównywać wpływy Moskwy, która wówczas była supermocarstwem. To się teraz odwróci? Właśnie eksperci obawiają się, że nazwijmy powrót, bo to jest powrót Kissingera do wielkiej polityki, będzie polegał na odwróceniu tego kierunku i że to Kissinger będzie radził Trumpowi, żeby zawrzeć deal z Moskwą po to, żeby równoważyć wpływy Chin, bo to dzisiaj Chiny są głównym wyzwaniem, głównym zagrożeniem dla kontynuacji amerykańskiego przywództwa. Tak jak w latach 60. i 70. to była Moskwa i dlatego należało się z Chinami sprzymierzyć przeciwko Moskwie, tak dzisiaj, no nikt nie ma co do tego wątpliwości, że głównym konkurentem Stanów Zjednoczonych są Chiny i dlatego należy sprzymierzyć się z Moskwą. No i tutaj od razu widzimy, gdzie jest to zagrożenie dla nas. To przymierze musi być związane i ten deal amerykańsko-rosyjski no, będzie również dotyczył naszego regionu. My możemy mieć tylko moim zdaniem nadzieję, że Trump i jego ekipa jako wybitni menedżerowie no nie będą sprzedawali tanio, czyli że będą dosyć wysoko licytowali, no i że sprzedadzą tylko na przykład Ukrainę, a nie sprzedadzą całego regionu, tak więc na przykład również Polski czy państw bałtyckich, ale to jest, mówię, tylko nadzieja. No, pierwsza kwestia to, że będziemy drogo sprzedani, to żadna pociecha. Druga kwestia, no na ile na przykład fakt, iż Amerykanie z Rosjanami hipotetycznie oczywiście, dogadają się co do Ukrainy i Amerykanie w imię interesów
hen daleko, uznają, że Ukraina jednak jest w rosyjskiej strefie wpływu, no na ile to wywraca do góry nogami naszą politykę zagraniczną? Ja mówiłem, jak będziemy drogo sprzedani, to znaczy nasz region i zostanie sprzedany tylko za Ukrainę, to znaczy my i nasze bezpieczeństwo i nasze bezpieczeństwo nie będzie tą ceną. Co my możemy... Nawet trzymając się samej Ukrainy, na ile to wywraca naszą politykę zagraniczną prowadzoną od wielu lat, bez względu na to przecież, jakie były w Polsce rządy, my jednak w bardzo podobny sposób przez te lata spoglądaliśmy na wschód, na Ukrainę, na jej rolę na przykład w tym byciu buforem pomiędzy Polską, NATO a Rosją. To nic nie zmienia, bo nie, nasza polityka wobec Ukrainy w dużej mierze, a powiedziałbym w większej mierze, była raczej polityką werbalną. My, szczególnie jeśli idzie o politykę wschodnią, nie dostrzegamy rozbieżności pomiędzy słowami i czynami. My wiele mówiliśmy o perspektywie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO. My o tym wiele mówiliśmy, ale my jako państwo średnie no mamy ograniczony na to wpływ, na to, gdzie będzie Ukraina. Przede wszystkim wpływ na to będą mieć Ukraińcy, a no, stan reform na Ukrainie no, nie jest zbyt optymistyczny i nie predystynuje Ukrainy do bycia częścią świata euroatlantyckiego, a jeszcze większe znaczenie będzie mieć to, co postanowią w tej kwestii mocarstwa. Ja się obawiam, że nie powinniśmy mieć wielkich złudzeń, że będziemy mieli wielki wpływ na to, w jaki sposób będzie dogadywał się prezydent Trump z prezydentem Putinem. Pytanie jest, czy na przykład nasi silniejsi partnerzy europejscy będą mieli na to wpływ, bo jak na razie prezydent Trump mówi, że on po prostu się dogada i zdanie chociażby partnerów z NATO go specjalnie nie interesuje. Ale to, co pan mówi, stoi, no, powiedzieć w sporej, to nic nie powiedzieć, w dużej sprzeczności z tym, co oficjalnie przynajmniej głosi nasz rząd, co oficjalnie przynajmniej możemy usłyszeć ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych o samodzielnej polityce, o właśnie nie oglądaniu się na innych graczy. A co ma nasz rząd, co nasze ministerstwo ma innego powiedzieć? Różnica między mną a urzędnikami ministerstwa jest taka, że jestem ekspertem i mogę mówić to, co chcę mówić, a niestety... Przedstawiciele MSZ-u premier, nie są ekspertami? Nie, on nie zrozumiał mnie pan. Prezydent, premier RP czy minister spraw zagranicznych nie mogą mówić wszystkiego, co im ślina na język przyniesie. Oni muszą się ograniczać. No, ale wskazują zupełnie inny kierunek. Wie pan, no bo co my mamy zrobić? No, my możemy powiedzieć tak, no godzimy się na to. Wszystko o nas bez nas. No, żaden polski przywódca nie może czegoś takiego powiedzieć i dla nas ta konstelacja, która tutaj się szykuje, jest bardzo niekorzystna i dlatego my musimy się właśnie wtedy odwoływać do wartości, tak? No bo nie sądzę, żeby któryś z naszych polityków nie kontestował, jeśli ta polityka, jeśli te moje przewidzenia, te moje prognozy dojdą do skutku, a wszystko wskazuje na to, że one dojdą do skutku, no to my będziemy musieli przeciwko temu protestować, ale no miejmy świadomość, i teraz to mówię jako ekspert, że te nasze protesty będą miały ograniczony wpływ. My, w naszym interesie jest świat, no właśnie, jeśli idzie o stosunki międzynarodowe, bardziej liberalne, tak? Czyli taki, w którym wartości odgrywają pewną rolę, że mocarstwa nie mogą zrobić wszystkiego, co chcą. Ale problem jest właśnie w tym, że ta zmiana, która nadejdzie, ta zmiana związana z Trumpem będzie polegała na tym, że przynajmniej w pierwszym okresie, w tym pierwszym roku właśnie 2017, to będzie bardzo cyniczna realpolitik, bo
takim cynicznym mistrzem real polityk jest Kissinger. I dlatego ja, jak mówię, podkreślam, ja nie jestem z tym zachwycony, bo Kissinger będzie traktował kraje Europy Środkowej i nasz region na pewno przedmiotowo, jako pewną kartę w grze z Rosją, kartę, którą będzie można w razie potrzeby poświęcić. Dlatego dla nas ta konstelacja, która się zaczyna rysować, nie jest pozytywna. To w takim razie teraz drugie wydarzenie, które pan wymienił, wydarzenie roku 2016, Brexit. No właśnie, Brexit, Brexit też jest, no, powiedziałbym tak, świadectwem pewnego zjawiska kryzysowego. No, myślimy tutaj oczywiście o kryzysie integracji europejskiej, kryzysie procesów integracji europejskiej. Niestety wydaje się, że główne mocarstwa europejskie nie wyciągnęły wniosku z Brexitu. Ja przypomnę, jeszcze przed referendum przywódcy Unii Europejskiej uzgodnili między sobą, to był taki słynny list Donalda Tuska, który potem stał się porozumieniem pomiędzy Unią a Wielką Brytanią, że zostaną przeprowadzone reformy. Czyli przed referendum w Wielkiej Brytanii przywódcy europejscy widzieli, że lekiem, receptą na kryzys jest reforma, między innymi reforma instytucji Unii Europejskiej, która związana jest z reformą traktatów. I proszę zwrócić uwagę, że zaraz, dosłownie w kilka dni po tym, jak Brytyjczycy podjęli decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej, poszczególni przywódcy europejscy zaczęli się z tego wycofywać. A moim zdaniem, czyli zaczęli się wycofywać i uważają, że no, w najbliższym czasie nie będą reformowali Unii Europejskiej, bo ja podkreślam, realna reforma oznacza zmianę traktatów. Jak ktoś mówi, że da się zreformować Unię Europejską bez zmiany traktatów, to po prostu nie wie, co mówi. A dzisiaj przywódcy mówią, nie, w żadnym razie nie reformujmy. A ja uważam, że przywódcy europejscy przed Brexitem mieli rację, że żeby ratować to, co się da z integracji, należy Unię reformować. No jeśli sam, ja to wszyscy na pewno pamiętamy, jak przewodniczący Komisji Europejskiej mówił o egzystencjalnym kryzysie. No egzystencjalny kryzys, no to już trudno sobie wyobrazić coś bardziej poważnego, tak? Bo to dotyczy tego, czy Unia Europejska będzie, czy jej po prostu nie będzie, czy nie zniknie. No jeśli mamy egzystencjalny kryzys i nie chcemy reform, no to znaczy, że ci przywódcy są w rodzaju jakiegoś tupiku i specjalnie nie wiedzą, co dalej robić. Tak więc Brexit pokazuje moim zdaniem to, że my cały czas trwamy w tym kryzysie i Brexit również, no niestety, pokazuje niemoc dzisiejszej europejskiej klasy politycznej. I to się w jakiś sposób wiąże z tym, co mówiliśmy o Donaldzie Trumpie, że mamy do czynienia z kryzysem klasy politycznej w społeczeństwie zachodnim. A może już na sam koniec, może ta klasa polityczna zdaje sobie sprawę z tego, że otwarcie tej puszki z traktatami, tak to nazwę, to może być coś, co się wymknie spod kontroli. Nawet jeżeli to zostanie zrobione w dobrej wierze. Nie, no to takie, przepraszam, to jest takie gadanie. Skoro mówimy o kryzysie egzystencjalnym, no to jak mamy tego? To znaczy, że musimy podjąć reformy. No to jak wszystko jest w porządku, to po co gadać o kryzysie egzystencjalnym? Jak wszystko jest w porządku, to dlaczego Brytyjczycy opuścili Unię Europejską? Jeśli wszystko jest w porządku, to dlaczego w południowych krajach Unii Europejskiej trwa kryzys zadłużeniowy i kryzys strefy euro, etc., etc.? No, jeśli nic nie będziemy robili, to rzeczywiście Unia Europejska przestanie istnieć.
No i tym mocnym stwierdzeniem kończymy. Pan Krzysztof Rak, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, Nowa Konfederacja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Polskie Radio 24. Audycja 24 poziom. Nowe technologie, użyteczne aplikacje i innowacyjne patenty. Gry komputerowe i konsolowe. Psychologia, kultura i konteksty grania. Nowe systemy komputerowe i urządzenia mobilne do pracy i do rozrywki. Wejdź na 24 poziom. Sobota, godzina 14:15. Zapraszają Kasia Gizińska i Przemysław Pawełek. Do usłyszenia. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka.